Cześć, tu Agnieszka prosto z Alabamy. Jest 4 lipca. W związku z tym muszę najpierw powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, i przypomnijcie mi o tym, gdybym kiedykolwiek była kuszona przez jakiegokolwiek postdoka czy tam staż podoktorski. Środowiska uniwersyteckie, szeroko rozumiane, mają w moim życiu dokładnie takie miejsce, jakie ma miejsce król Jerzy III w życiu kolonii. Po drugie, jedynym mężczyzną, który może sprawić, że będę krzyczeć konstytucja, jest Thomas Jefferson, bo mam wysokie standardy. To są te dwie rzeczy. Wszystkiego najlepszego na 4 lipca. Zaraz, za kilka godzin, bo jest rano, pojedziemy na barbecue. Dziękuję, Pysiek, za mój wspaniały podkoszulek. Opowiem dzisiaj o tym, jak to jest, kiedy zamiast doktoratu pisze się artykuł naukowy. Wtedy był to esej, teraz przerabiam właśnie esej na artykuł naukowy o tym, czy propaganda i subwersja i wojna informacyjna, w szczególności wojna informacyjna przeprowadzona przez Wydział Propagandy KGB w trakcie zimnej wojny, ale uważam, że wiele z tych mechanizmów przeciągnęło się do dzisiaj. Czy takie zjawiska można uznać za agresję w świetle prawa naturalnego? Skąd mi się to w ogóle wzięło? Dlaczego ja pisałam tego typu esej zamiast pisać mój doktorat pod koniec kontraktu? Część historii już opowiedziałam. Po tym, co zobaczyłam w San Francisco w 2016 roku na konferencji, eksplicite polityczne wstążki na identyfikatorach na profesjonalnej konferencji. Gazety Partii Komunistycznej USA rozprowadzane w środku konferencji. Ludzie, którzy się witają aluzjami politycznymi zamiast cześć. Taki agresywny tłum. Musisz temu agresywnemu tłumowi pokazać, że masz dokładnie taką samą histerię jak oni. Pomimo tego, że no cóż, można krytykować Trumpa jak dorosły człowiek, ale oni chyba tego nie wiedzą. Pomimo tego, że wiele osób jest apolitycznych, albo ma swoje własne historie, albo są z innych krajów, albo mają inne poglądy i chcą w spokoju zająć się pracą naukową, bo dlaczego nie? Przepodpisali kontrakt, że będą tutaj robić symulacje dynamiki wnętrza Ziemi, czy cokolwiek innego, a tutaj nagle jest niewidzialnym atramentem dopisane, że i przy okazji na lunchach to musisz dokładnie tak samo krzyczeć na Trumpa jak my. Masz udawać, że masz 5 lat i krzyczysz na Trumpa, bo jak nie, to ci my zrobimy taki bullying, że ruski rok popamiętasz. Tak wygląda akademia. Ja to zrozumiałam prawie 4 lata temu. Bardzo to brzydko wyglądało. Teraz jestem w Instytucie Misesa. Rozmawiałam z profesorem Salerno w tym tygodniu. Profesor Salerno to jest wiceprezydent akademicki Instytutu Misesa, jest ekonomistą w Pace w Północnej Karolinie i opiekuje się nami naukowo na programie letnim. Rozmawiałam z nim w tym tygodniu, on zna moją historię, wie, że jestem geofizykiem, zna mnie, bo byłam tutaj wcześniej na konferencjach Mises University i zdałam egzamin. No, udało mi się napisać taki proposal, że się dostałam. Mam przed sobą bardzo dużo pracy w tym miesiącu. No i profesor Salerno, znając moją historię, no zapytał się, co z tym moim doktoratem. No to mu mówię. Cała progresja wydarzeń. Mówię mu o zaburzeniu osobowości mojego promotora i mówię mu o tym, co stało się w San Francisco na konferencji. Jakie tam były gazety partii komunistycznej, że były napisane w taki sposób, jakby to były lata 30. Mówię mu o zachowaniu profesorów, o popychaniu. On jest w szoku. Ale jak to? To była konferencja z geofizyki? To jest STEM? Ale jak to? Kto kogo popchnął? Czy oni są nienormalni? No niestety tak. I z tego powodu w roku 2017
Miałam bardzo duże wypalenie, bardzo byłam zła, miałam wrażenie, że ktoś mnie oszukał i że moje niewinne nastoletnie marzenie, bo to było niewinne nastoletnie marzenie, nic innego, o tym, żeby być geofizykiem, no się nie spełni, bo świat jest inny, bo byłam głupia, byłam dzieckiem, to tak nie wygląda. To jest wszystko znacznie bardziej brzydkie, niż chcielibyśmy, kiedy jesteśmy mali. I oczywiście byłam bardzo zła, bardzo samotna. I zamiast pisać doktorat, na który nie mogłam się patrzeć, napisałam esej. I teraz historia tego, napisania tego eseju i co się potem stało, właściwie ma pewną rolę w tym, jak odkryłam, że mój promotor jest narcyzem, ale po kolei. Jest rok 2017. Nie piszę doktoratu, bo mam wrażenie, że coś mnie dusi w środku. Ale co piszę zamiast? W zamian jest konkurs fundacji ECAEF w Liechtensteinie, jest Fundacja Ekonomii Austriackiej Księcia Michała w Liechtensteinie. Co roku mają konkurs na esej, bardzo profesjonalny konkurs, bardzo prestiżowy i właściwie adresowany do doktorantów i naukowców związanych z filozofią polityczną, z ekonomią, z naukami społecznymi. Mają konkurs na esej i zazwyczaj jest jakiś podany temat. I w roku 2017 tematem było: czy tolerancja jest przestępstwem, jeśli toleruje się zło? Tak, czytam ten temat, myślę i myślę sobie, to jest okazja, żebym ja się odbiła za to, co się stało w San Francisco. To jest bardzo precyzyjnie postawione pytanie. Czy tolerancja jest przestępstwem, jeśli toleruje się zło? Bo musisz zdefiniować przede wszystkim przestępstwo. Musisz napisać ten esej w jakiejś konkretnej filozofii prawa. Więc ja wybrałam prawo naturalne, które mówi, że prawo jest czymś danym od Boga, natury, że człowiek ma w całym kosmosie, niezależnie od państwa, niezależnie od tego, pod jakim dyktatorem się znajduje, człowiek ma niezbywalne prawo do samoposiadania, czyli jest właścicielem własnego ciała i właścicielem wytworu własnej pracy. I jeżeli ktoś mu to prawo odbiera, to w świetle prawa naturalnego jest przestępcą. Czyli jest to opowiadanie się za całkowitą wolnością słowa, za całkowitą wolnością do jakiegokolwiek samookaleczenia się, bo to jest odpowiedzialność twoja własna, co ty robisz ze swoim ciałem, no i zachowanie wszystkich owoców własnej pracy, jeżeli nie ma tego w kontrakcie, w dobrowolnej umowie. I w takiej tradycji działał już Cyceron, Arystoteles, Tomasz Zakwinu, Tomasz Jefferson oczywiście. Poza naturalistami, to znaczy, powiem teraz tak bardzo skrótowo, istnieją pozytywiści. Oczywiście słowo naturalista i pozytywista to są słowa występujące w tylu różnych dziedzinach i mają tyle różnych znaczeń. Ja mówię o filozofii prawa. Więc pozytywista jest kimś, kto sądzi, że jeżeli rząd napisze, że ty nie masz prawa palić papierosów, to jeśli zapalisz papierosa, to będziesz przestępcą. Ponieważ prawo to jest to, co rząd sobie napisze. To jest pozytywizm, w skrócie. Zaraz tutaj przyjedzie sędzia Napolitano i powie coś podobnego na Mises Uni. Natomiast naturalista, jeżeli ktoś ci powie, że ty nie możesz palić papierosów i to jest prawo i zadeklaruje to jako prawo, no to powie, że hej, chwileczkę, ta osoba, która ci zakazuje palić papierosów, jest przestępcą, bo łamie twoje prawo do samoposiadania. Taka jest różnica. Więc w świetle naturalizmu prawnego, jeżeli dobrze to mówię po polsku, to wszyscy, łącznie z rządzącymi, są poddani wyższym prawom,
których człowiek nie może zmienić. Więc kiedy wracam do tego pytania, czy tolerancja jest przestępstwem, jeśli toleruje się zło, to już wybrałam swoją teorię prawa, to będzie naturalizm. I teraz, co to jest tolerancja i co to jest zło? No to jest bardzo precyzyjnie postawione pytanie. Właściwie to jest pytanie na tak albo nie. A tutaj masz napisać esej na 12 stron. Więc czy tolerancja jest przestępstwem, jeśli toleruje się zło? Moja odpowiedź brzmiała nie, ale bardzo dużo musiałam wypracować, żeby tam dojść. Dlaczego? Dlatego, że w świetle prawa naturalnego wolność słowa powinna być maksymalna. No o ile ktoś nie powie, hej, zabij tego gościa tam, to już jest nawoływanie do morderstwa, ale z konkretnym imieniem. Ale co się dzieje, jeżeli przyjdzie jakiś agent wpływu KGB i zacznie bardzo subtelnie roznosić ulotki na kampusach albo bardzo subtelnie roznosić gazety na konferencji geofizycznej? I ten agent wpływu ma intencję, żeby doprowadzić do rewolucji komunistycznej w Stanach. I jego intencja jest jak najbardziej agresywna. No, żeby przeprowadzić rewolucję komunistyczną, no to musisz się trochę nazabijać, nademolować i pięści tam pójdzie w ruch i pistoletów. To już jest przestępstwo względem prawa naturalnego. Ale nawoływanie do tego typu rewolucji to nigdy nie jest coś eksplicite, nawoływaniem do agresji, bo co oni robią? Co oni robią? No oni robią to, co Sun Tzu napisał już 2500 lat temu w sztukach przeprowadzania wojny. Już wtedy Sun Tzu pisał, że jeżeli masz społeczeństwo swojego przeciwnika i chcesz to społeczeństwo doprowadzić do rozkładu, to najmądrzejszy żołnierz działa tak, że infiltruje wszelkie instytucje, które mają tam znaczenie kulturowe i uczy tych ludzi, żeby ze wstydem patrzyli się na wartości, na których to społeczeństwo zostało zbudowane. Żeby szukali możliwości eskalacji konfliktu między różnymi grupami w tym społeczeństwie. Żeby sprawili, że ludzie, że młode pokolenie będzie płytkie, że nie będzie się interesowało prawdziwymi wartościami. Żeby sprawili, że ludzie będą się wstydzili, że pochodzą z tego kraju. To ma już 2500 lat. To jest starożytna sztuka prowadzenia wojny. Bo jesteś, jak to pisał Sun Tzu, prawdziwy strateg sprawi, że wróg sam siebie pokona i nie będzie musiał ani jednego wystrzału usłyszeć. I jak to się ma do prawa naturalnego? No popatrzcie, w prawie naturalnym dopiero agresja jest przestępstwem i dopiero agresja może być poprowadzona przed sąd. A jeżeli przyjdzie właśnie jakiś agent wpływu i będzie roznosił gazetki i będzie subtelnie przekonywał tych wszystkich młodych studentów, którzy tak bardzo chcą zmienić świat, tak bardzo nie lubią niesprawiedliwości, i tu przyjdzie ktoś, kto im będzie opowiadał o dobrodziejstwach komunizmu, a ten ktoś nawet nie będzie musiał wiedzieć, że jest związany z KGB i że jest subtelnie sterowany, to może być bardzo naiwny człowiek, który chce dobrze. I doprowadzi się taka i wprowadzi się taką falę kulturalną i wprowadzi się swoich ludzi na uniwersytety i na wyższe stanowiska. I oni będą mówić, że bycie Amerykaninem to jest taki obciach, że te wszystkie wartości to są takie głupie, a tak właściwie to my jesteśmy źli i... Jeszcze dodają eskalacji do konfliktów, które już i tak istniały. Jak coś takiego można potraktować, jeżeli jesteśmy naturalistami, jeżeli uważamy, że tylko bezpośrednia agresja może zostać poprowadzona przed sąd?
To jest bardzo ciężka sytuacja, bo większość z ludzi, którzy taką subwersję przeprowadzają, i możecie przeczytać na przykład Bezmienowa List Miłosny do Ameryki. Jurij Bezmienów to był dysydent właśnie z Wydziału Propagandy KGB. I w liście miłosnym do Ameryki, wiem, że polskie tłumaczenie było kiedyś na libertarianin.org, kiedy ta strona jeszcze działała. Na pewno są angielskie, ten angielski pamflet jest w internecie. To, co on pisał, jakie oni mieli zasady przeprowadzania subtelnej rewolucji, to był w kubek Sun Tzu. To możecie przeczytać na ten temat. Więc co można tak naprawdę zrobić? No po pierwsze, właściwie większość tych ludzi, którzy są machinami w Wydziału Propagandy, są tego nieświadomi. Oni chcą dobrze. Albo przynajmniej tak im się wydaje. Oni zostali przekonani przez ideologów, kiedy byli bardzo młodzi. I oni nie znają innego świata, nie mają wiedzy historycznej ani politycznej. I mają ten. I to się pogarsza, dlatego że system szkolnictwa w Stanach jest coraz gorszy. Możesz skończyć szkołę w Massachusetts, nie wiedząc, kim był Stalin. Więc są bardzo odizolowani od świata. Myślą, że tak właściwie na świecie jest tylko to, czego oni doświadczyli, i jakiekolwiek problemy, jakie mają, to mogą zrzucać na politykę, więc to wszystko będzie wina Ameryki. To jest bardzo prosty, bardzo łatwy cel takiej subwersji. Więc, ale czy ci ludzie są przestępcami? No nie. Co jeżeli chodzi o tych starych wygów marksistów siedzących w katedrach w Yale czy w Harvardzie? No, tu można się spierać. Ale czy oni mają ten intencjonalną, mają intencję faktycznie doprowadzenia do agresywnej rewolucji? Obawiam się, że nie. Obawiam się, że oni na swój sposób, pomimo tego, że są starszymi, doświadczonymi osobami, że na swój sposób są nadal naiwni, to są po prostu wyrośnięte pokolenie 68. Co z nimi zrobisz? Dopiero kiedy pokażesz, że ha, on był agentem wpływu, on miał rozkazy z Moskwy, on chciał doprowadzić do kompletnie agresywnego zakończenia tego procesu. Jeżeli coś takiego zdemaskujesz, no to wtedy tak, możesz taką osobę doprowadzić do sądu, tylko że natura jej działań jest taka, że właściwie takiej konspiracji nigdy nie odkryjesz, kiedy podobny agent wpływu jest w pracy. To raz, dwa, że to jest dygresja, to nie ma związku z esejem. Podobna agentura wpływu nie była pod żadnymi. Nie było żadnych praw w Stanach czy w Europie Zachodniej w trakcie zimnej wojny i nadal nie ma, na podstawie których można byłoby ukarać agentów wpływu w ten sposób. I teraz problem jest taki, że ich działania. Działania tych pierwszych etapów subwersji społeczeństwa, one są bardzo nieagresywne, bardzo subtelne, polegają na właściwie działaniu w strefie kultury, nawet nie w strefie polityki, tylko w strefie kultury. Na przykład sztuka teatralna Namiestnik była wyinżynierowana w Moskwie po to, żeby przedstawić Piusa XII w gorszym świetle i żeby doprowadzić do konfliktu między katolikami a Żydami. I o tym pisze generał Paczepa w Dezinformacji. Ale chwileczkę, to co zrobisz? To masz w takim razie zabronić sztuk teatralnych? No to teraz ty się zmieniasz w dyktatora. No i to jest cały problem w moim eseju. Nazywam tego typu działania, które mają doprowadzić do subwersji zachodniego społeczeństwa złem. Nazywam pozwalanie na nie tolerancją. I teraz pytam się, czy da się je ukarać w świetle prawa naturalnego, czyli czy można rozszerzyć definicję agresji. Więc jeżeli jest agent wpływu, który pisze sztukę teatralną, ale w jego intencji jest, żeby doprowadzić do agresywnego rozboju i zmiany systemu politycznego i śmierci
To czy w takim razie to też już jest przestępstwo, chociaż jest to tylko sztuka teatralna? Czy można sobie rozszerzyć w ten sposób definicję agresji? No i niestety, albo stety, odpowiedź brzmi nie. Dlaczego? Bo sposób działania takich ludzi jest tak zakamuflowany i tak nieoczywisty, że żeby się przed nim bronić, trzeba byłoby naprawdę wprowadzić państwo policyjne. I to już by złamało prawo naturalne. Wiele osób, które nie powinno być nazywanych przestępcami, nazwalibyśmy ich przestępcami i sami stalibyśmy się osobami, które wyrzekają się wartości, chociaż w imię walki o te wartości. To jest trochę podobne do paradoksu tolerancji. Po drugie, chwileczkę, ale jeżeli morale jednej grupy mają wpływ na morale drugiej grupy, jeżeli tego typu działania mogą doprowadzić do agresywnej rewolucji, jeżeli możesz sprawić, że rząd twojego przeciwnika w kraju nieprzyjaciela na zachodzie, możesz sprawić, że ten rząd będzie dodrukowywał za wiele pieniędzy, będzie doprowadzał do złamania zaufania społecznego, jeżeli możesz doprowadzić do tego, że morale jednej grupy przeniosą się na morale drugiej grupy, że to, że młodzież jest płytka i nie interesuje się wartościami, nie ma kręgosłupa, że wstydzi się tego, że jest ze Stanów. Jeżeli to ma znaczenie na skalę polityczną, to znaczy, że już coś jest nie tak. To znaczy, że już prawo naturalne jest łamane przez rząd twojego nieprzyjaciela. Jeżeli takie taktyki mają szansę powodzenia, to znaczy, że system polityczny jest już przerośnięty, to znaczy, że rząd już ma kontrolę nad polityką monetarną, to znaczy, że jedna grupa osób ma już kontrolę nad drugą grupą osób, czyli to oznacza, że właściwie jesteśmy wszyscy kryminalistami zwalczającymi innych kryminalistów i możemy doprowadzić do takiej zimnej wojny idei i palenia gazet i prawdopodobnie jedna strona będzie bardziej cywilizowana od drugiej strony, ale mimo wszystko, jeżeli będziemy bardzo wielkimi purystami, no to powiemy, że chwileczkę. Ale wy wszyscy łamiecie wolność słowa, ale wy wszyscy łamiecie prawo osób do samoposiadania, bo wy mówicie innym, jak mają żyć. I to nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o używanie słowa przestępca w tej teorii prawa, to nie ma znaczenia, który z was jest milszy. Więc pytanie, czy można rozszerzyć definicję agresji na wojnę informacyjną w świetle prawa naturalnego i nadal być naturalistą? Po pierwsze nie z powodu natury wojny informacyjnej, bo gdybyśmy rozszerzyli definicję agresji i dalej się bronili, no to już nie bylibyśmy naturalistami, bo musielibyśmy pozamykać jednak gazety i teatry. Po drugie nie, bo właściwie nawet nie, że nie, tylko to nie ma sensu, bo zadanie tego pytania nie ma sensu, bo teoretyczne powodzenie taktyk wojny informacyjnej oznacza, że prawo naturalne jest już łamane. Więc co zrobić? Decentralizować. Jest jedyną możliwą opcją obrony przed wojną polegającą na psychologicznej subwersji, to jest maksymalna decentralizacja, żeby jedna grupa nie wpływała zbytnio na drugą grupę. Oczywiście, no tu napotykamy problemy innej natury. I do tego potrzebujemy bardzo dojrzałego społeczeństwa. No ale napisałam ten esej do Liechtensteinu i wiecie co, spodobał się. Więc tym się zajmowałam zamiast zajmować się doktoratem pod koniec mojego kontraktu. To jest mniej więcej progresja mojego argumentu i dokładnie zajęłam się tutaj ideologiczną subwersją przez to, co widziałam w San Francisco. I napisałam ten esej, żeby się odegrać za to, co stało się na tej konferencji i odegrać za to, co stało się w akademii. Czy skończyłam doktorat? Wiecie, że nie, ale miałam inne problemy.
bo już osobiste zaburzenie osobowości mojego promotora to jest osobny problem. Co się dalej stało? W styczniu 2018 napisał do mnie profesor Leube z fundacji w Liechtensteinie i napisał, że byłam w pierwszej dziesiątce. No ja nawet nie jestem profesjonalna tutaj. Że byłam w pierwszej dziesiątce i że chcą mnie zaprosić na konferencję w maju na zamek w Vaduz. No i oczywiście pomyślałam sobie, no to się odegrałam. No książę zaprosił mnie na zamek, jestem kopciuszkiem. No tu mnie popychają, rozrzucają gazety komunistyczne. Ja się czuję okropnie. Wysyłam mojego gołąbka z moim esejem do księcia i książę, no chodź do mnie na zamek. Ale w tej bajce jest jeszcze zła macocha. I w tej bajce są jeszcze złe siostry. Powiedziałam o tym na ETH w Curychu, w grupie mojego promotora, który był narcyzem. Dlaczego? Dlatego, że miałam przyjaciela z Moskwy i wiedziałam, że on to zrozumie. Bardzo chciałam, żeby ktoś popatrzył się na mój ból, żeby ktoś mnie zrozumiał, żeby ktoś ze mną był w tym bardzo samotnym miejscu. Ale nie wiedziałam, że narcyzi są bardzo zazdrośni. I nie wiedziałam, że napisanie o tym, że byłam w pierwszej dziesiątce konkursu na esej i książę Liechtensteinu zaprosił mnie na zamek, że coś takiego może wywołać zazdrość narcyza i może wywołać to, że on się będzie ze mnie śmiał, że będzie mnie wytykał palcami, jaka to ja jestem głupia, jaki to książę Liechtensteinu jest głupi, że zabierze ludzi z mojej imprezy pożegnalnej i zaprosi ich gdzie indziej i nawet mnie o tym nie powie. Ja o tym nie wiedziałam. Przecież to jest całkiem bez sensu. Przecież on jest geofizykiem. Przecież on nie startował w tym konkursie. Nawet by nie mógł, bo ma więcej niż 30 lat. Ja teraz bym nie mogła, bo mam więcej niż 30 lat. Jak można być o coś takiego zazdrosnym? Czy to jest tak głupie? Poza tym moja motywacja to była pełna bólu. Nie życzę nikomu takiej motywacji. Ale jego reakcja na tą sytuację pomogła mi uświadomić sobie, że coś jest z nim nie tak. I w ten sposób odkryłam, że był narcyzem. Więc mamy tu bardzo ciekawe powiązanie wszystkich zdarzeń w taką dziwną, nierozwiązywalną topologicznie strukturę, w której najpierw jest straszna konferencja, potem piszę esej, potem mówię im, że zostałam zaproszona na zamek tylko po to, żeby mój przyjaciel z Moskwy to zrozumiał, ale okazuje się, że mój promotor jest zazdrosny, bo jest dziwny. Tak było. W maju 2018 przybiłam piątkę z księciem Michałem i księciem Franciszkiem. Józefem, tak. Franciszkiem Józefem. Potem pojechałam drugi raz do Alabamy, a teraz jestem trzeci raz w Alabamie. Jest 2 lata później. Ten esej został przerobiony na artykuł, pokazany we Wiedniu. Dodałam tam pewne kwestie związane z paradoksami popperowskimi, bo uznałam, że no, może Popper nie był tak do końca naturalistą, ale trzeba go dodać. I w tym tygodniu zaprezentuję to, co zostało z tego eseju, bo wiadomo, musiałam zmienić styl, musiałam dodać trochę lepszych źródeł, musiałam być trochę bardziej akademicka. Zaprezentuję to tutaj w Alabamie i profesor Salerno na pewno powie, że ten styl jeszcze nie jest odpowiedni, że brakuje mi źródeł i że trzeba to a to opuścić, więc będzie dużo krytyki i będę miała dużo pracy. Ale chcę doprowadzić do publikacji mojego argumentu o niemożliwości rozszerzenia pojęcia agresji w świetle prawa naturalnego na wojnę informacyjną. Chciałabym to opublikować. To jest jedna rzecz, którą się tu zajmuję. Druga rzecz to wiadomo kwestia uprzedmiotowienia jednostki ludzkiej i jak ma się to do zaburzeń osobowości. Odkryłam, że Hegel musiał być narcyzem, ale przecież tego nie napiszę, bo to nie jest akademickie. A dzisiaj 4 lipca i jedziemy na barbecue i za dużo o wszystkim już opowiadałam. Mam bardzo dużo innych pomysłów.
Krzysiu Moszyński mnie nominował i chyba będę musiała zarzucić jakiś gangsta rap. Mam do tego dobry podkoszulek. Wszystkiego najlepszego na 4 lipca. I do zobaczenia za tydzień. Może opowiem o tym, dlaczego myślę, że z Heglem też coś było nie tak. A Marx to w ogóle podobno był satanistą. Ale tego to nie jest do publikacji, tego się nie da opublikować, wiecie o tym, tak?